Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej organizowanej przez uczelnię Collegium Intermarium. Bardzo się cieszę, ja się nazywam Bartosz Lewandowski, jestem doktorem nauk prawnych, rektorem uczelni Collegium Intermarium. Jest z nami również pan doktor Filip Ludwin, dziekan Wydziału Prawa i prorektor uczelni i nasz gość specjalny, pani Jane Adolf. Kim jest nasz gość? Opowie za słów kilka pan dziekan Filip Ludwin. Natomiast ja chciałbym bardzo serdecznie Państwa przywitać na tym krótkim spotkaniu prasowym poświęconym nowej edukacji w Polsce, czyli w nowej jakości edukacji poprzez budowę małych uczelni klasycznych, które są już w pewien sposób silną podstawą edukacji wyższej w krajach anglosaskich, w szczególności w Stanach Zjednoczonych, a są również czymś nowym tutaj w Polsce. W zeszłym roku, jak Państwo wiecie, została założona uczelnia Collegium Intermarium. Mała, niewielka uczelnia, która w założeniu ma realizować proces kształcenia elit, zarówno polskich, jak i europejskich. I to nasze zadanie już od tego roku realizujemy, a udało nam się zrobić naprawdę bardzo dużo. Chcieliśmy Państwu zaprezentować te sukcesy, którymi niewątpliwie są działania uczelni poprzez ten okres pierwszego roku, plany na przyszłość, czego między innymi realizacją jest właśnie wizyta pani profesor Jane Adolf w Polsce. Ale słów kilka na początek o idei w ogóle uczelni. Dlaczego uczelnia klasyczna, dlaczego uczelnia niewielka i jaka była idea powstania tego rodzaju podmiotu, nowego podmiotu na rynku usług edukacyjnych w Polsce. Misją tutaj możemy wskazać, że tak naprawdę uczelnie powstały jako odpowiedź na kryzys środowiska akademickiego, na pewno masowość, anonimowość kształcenia. Na uczelnie w Polsce, co jest niestety naszym pewnymi problemami, które są związane między innymi z pewną spuścizną po okresie PRL-u, kiedy uczelnie stały się tak naprawdę przedsiębiorstwami do zarabiania pieniędzy, a nie realizowały prawdziwej idei uczelni wyższych, tych uniwersytetów, które były platformą wymiany poglądów, platformą wymiany myśli i dążenia do prawdy. Uczelnia Collegium Intermarium jest założona przez byłych pracowników naukowych czy naukowo-dydaktycznych uczelni publicznych i niepublicznych i właśnie miała stanowić taką nową jakość w edukacji, stworzenia niewielkiej uczelni, która przywraca tą edukację opartą na klasycznych wartościach, na idei poszukiwania prawdy, dobra, sprawiedliwości i piękna, gdzie wolność akademicka, wolność ogłaszania wyników badań naukowych i prezentowanie tych wyników w przestrzeni publicznej nie byłoby skrępowane żadnymi ideologicznymi postulatami czy też programami, a niestety, co pokazują postępowania dyscyplinarne, które odbywają się, które dotykają coraz większej rzeszy pracowników naukowych w Polsce, jest to pewien problem, który w Polsce występuje. Uczelnia, tak jak powiedziałem, miała za zadanie stworzenia platformy, czyli kształcenia elit polskich i zagranicznych i w tym pierwszym roku aktywności dążymy do tego, aby dużym wysiłkiem kształcić relatywnie niewielkie grupy studenckie, ponieważ jeżeli chcemy wprowadzać nową jakość edukacji, między innymi poprzez program tutoringu, który jest naszym podstawowym, standardowym programem edukacyjnym i taką wizytówką naszej uczelni, to musimy to robić w ramach małych grup przyjmowanych na roku. To jest jakby zawsze założenie i to założenie realizujemy, więc grupy do kilkunastu osób na studiach stacjonarnych to jest to, co my chcemy osiągać co roku i nie jesteśmy w ogóle zainteresowani budową uczelni masowej, która przyjmuje co roku bardzo wielu studentów, tak jak dzieje się to na innych uczelniach, ale przede wszystkim chcemy to czynić dlatego, że wysoka jakość edukacji na uczelni Collegium Intermarium musi iść w parze z możliwościami właśnie indywidualnego
podejścia do naszych studentów i słuchaczy. Ten pierwszy rok naszej aktywności to jest zorganizowanie szeregu tutaj wymienionych przykładowych konferencji naukowych, które w tym roku, w pierwszym roku działalności uczelni zorganizowaliśmy. To były uczelnie, to były konferencje międzynarodowe z naprawdę ze znakomitymi gośćmi, które się cieszyły bardzo dużym zainteresowaniem, oddźwiękiem również w mediach, zarówno polskich i zagranicznych. Dość powiedzieć, że Washington Post, New York Times, prasa indyjska, francuska, słowacka, czeska, węgierska odnotowały powstanie uczelni i ten kierunek, w którym uczelnia klasyczna chce podążać. I w ramach tego pierwszego programu, oprócz zorganizowania tych konferencji naukowych, pojawiły się już chociażby pierwsze publikacje naszych pracowników naukowych. To nie tylko były artykuły w renomowanych czasopismach, nie tylko udział w konferencjach naukowych, po których wydano publikacje, ale przede wszystkim na przykład dwa raporty, które zostały opublikowane przez uczelnię Collegium Intermarium. Pierwszy raport dotyczący kosztów rozpadu rodzin, małżeństw w Polsce, a drugi raport dotyczy bardzo współczesnego problemu, czyli tej relacji pomiędzy postawami centralistycznymi w Unii Europejskiej, a właśnie zagrożeniem dla suwerenności państwowej. Te raporty są dostępne na stronach uczelni, na stronach Fundacji Edukacja do Wartości, która jest właścicielem uczelni Collegium Intermarium. I to są pierwsze wyniki już pisemne naszych badań czy naszej aktywności na polu naukowym. W ramach tego pierwszego roku uruchomiliśmy studia prawnicze, czy jedyny kierunek studiów stacjonarnych w chwili obecnej, który jest realizowany. I oprócz tego uruchomiliśmy szereg studiów podyplomowych, w ramach których w pierwszym roku naszej działalności uczestniczyło około 160 słuchaczy. Te studia podyplomowe zarówno z tak zwanej Europy klasycznej, czyli specjalny kurs przygotowany przez naszych specjalistów, również studia podyplomowe zarządzania organizacjami pozarządowymi, studia podyplomowe etyka dla nauczycieli, którzy mają prowadzić zajęcia w szkołach właśnie z tego nowego przedmiotu wprowadzonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. To są przykładowe kursy, przykładowe studia podyplomowe, które realizujemy. Oprócz tego oczywiście realizujemy drugi nabór na studia stacjonarne na kierunku prawniczym, które też cieszą się zainteresowaniem studentów, ale przede wszystkim pozwalają nam realizować tą misję, którą założyliśmy, czyli kształcenia tych elit, niewielkiej grupy przyszłych prawników, którzy będą w stanie brać udział czynny w debacie publicznej w Polsce, zajmując nie tylko eksponowane stanowiska, nie tylko będąc adwokatami, sędziami czy prokuratorami, ale być może realizować się również w strukturach administracji polskiej, czy chociażby w organach międzynarodowych. Uczelnia Collegium Intermarium, co jest też swego rodzaju nowością, opiera się na funkcjonowaniu szeregu centrów badawczych, które stanowią niejako podstawę działalności naukowej, działalności dydaktycznej naszej uczelni. To jest Centrum Filozofii Klasycznej, Centrum Badań nad Cywilizacją Zachodnią, Centrum Edukacji Klasycznej, Centrum Wiara i Nauka, badań nad rodziną i demografią, badań nad solidarnością europejską, nad naukami sądowymi, badań nad sztuczną inteligencją. W tych wszystkich obszarach uczelnia Collegium Intermarium chce być w przyszłości wiodącym uczestnikiem debaty naukowej i rozwijać te obszary, które są niezwykle ważne dla nie tylko obrony naszej tożsamości, czy też dla badań nad tożsamością Polski i Europy Zachodniej, ale również takie, które pozwalają wykorzystać innowacyjność nauki. I uczelnia Collegium Intermarium, oprócz tego, że patrzy niejako na klasyczną edukację i wskazuje na wartość tej klasycznej edukacji, z którą niestety dzisiaj mamy coraz rzadziej do czynienia, zwraca również uwagę na rozwój nauk, przede wszystkim nauk informatycznych, stąd Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją. Uczelnia sama w sobie nie powstała w próżni, to znaczy my opieraliśmy się przy założeniu uczelni na doświadczeniach amerykańskich uczelni
klasycznych w Stanach Zjednoczonych, to jest przede wszystkim Thomas Aquinas College, czyli College Świętego Tomasza z Akwinu, Magdalen College, Ave Maria School of Law w stanie Florida w Naples, niewielka uczelnia kształcąca elity prawnicze tamtejsze. No i większy ośrodek, który oczywiście do którego nam w chwili obecnej jeszcze troszeczkę daleko, ale tym niemniej działalność centrów tej uczelni, czyli University of Notre Dame w stanie Indiana, to jest ogromny sukces tej początkowo również niewielkiej uczelni klasycznej, do którego chcemy dążyć. Tytułem przykładu, jeśli chodzi o funkcjonowanie już od kilkudziesięciu lat tych uczelni amerykańskich, to są uczelnie, które mają, na przykład Magdalen College, to jest 75 studentów na 4 latach studiów, natomiast to są uczelnie, które kształcą te elity biorące wiodący udział w debacie w Stanach Zjednoczonych. W momencie wydania niedawno orzeczenia Sądu Najwyższego w Stanów Zjednoczonych dotyczących kwestii możliwości zwiększenia prawnej ochrony życia w poszczególne stany, aktualnie toczy się w stan ogromna debata na temat właśnie wartości etyki w debacie i temu, jak prawo ma ten fundament etyczny chronić. Istnieje bardzo szeroka debata na temat relacji pomiędzy prawem pozytywnym a prawem naturalnym, między tym, jak ważne jest prawo naturalne dla funkcjonowania zdrowych społeczeństw demokratycznych. I w tej debacie, w tej dyskursie biorą udział właśnie przedstawiciele tych ośrodków. Ave Maria School of Law, no, czołowa niejako uczelnia, zresztą pani profesor Jane Adolf jest również przedstawicielem tej szkoły, to jest kuźnia elit prawniczych, które zmieniają, mają wpływ na tworzenie się prawa, ale również ocenę prawa w Stanach Zjednoczonych i na świecie. I taki również cel, taka idea przyświecała działalności i funkcjonowaniu naszej uczelni, aby nasi absolwenci byli znakomicie nie tylko merytorycznie przygotowani do wykonywania zawodu prawnika, ale przede wszystkim mieli całkowitą świadomość tożsamości cywilizacji, krajów cywilizacji zachodniej, jak również i potrafili w tej argumentacji bronić jej fundamentów, czyli przywiązania do prawdy, do sprawiedliwości, do piękna i bronić tego fundamentu zdrowego społeczeństwa demokratycznego w świecie. Stąd nasi studenci przez pierwsze 2 lata na kierunku prawo są w dużej mierze edukowani, czy też zapoznawani z tymi podstawami etyki, retoryki, filozofii, socjologii, ekonomii, erystyki. To są te przedmioty, które są niestety na wielu uczelniach zapomniane i w tym uczelnia jest nowatorska. Jeśli chodzi o ten wstęp, który prezentuję króciutko, ponieważ nie jest też na to aktualnie miejsce, żebyśmy w szczegółach w ciągu kilkugodzinnego wystąpienia opowiadali o tym, co naprawdę udało nam się w ciągu tego pierwszego roku aktywności zrobić. Natomiast chciałbym zaprosić pana doktora Filipa Ludwina do powiedzenia kilku słów o naszym gościu i również zaprezentowanie szerzej tematu wystąpienia. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. Dziękuję za przekazanie mikrofonu. Ja mam nadzieję, że mnie słychać. Czy coś poprawić? Nie? Wyżej, czy? O, teraz okej? Dobrze, dziękuję. I tak jak wspomniał mój przedmówca, dosłownie kilka słów, ponieważ nie chcę przedłużać czasu do wystąpienia naszego gościa. Pierwszą informacją, jaką chciałbym Państwu przedstawić, to w ogóle szerszy program, który realizuje Uczelnia Collegium Intermarium, w ramach którego to programu wizyta naszego gościa mogła dojść do skutku i mogła się odbyć. Mianowicie Uczelnia Collegium Intermarium realizuje w tym przypadku grant finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa,
Grant Strategia Rozwoju Kadry Naukowo-Dydaktycznej Uczelni Kolegium Intermarium. W ramach przyznanych funduszy zaprosimy 10 wybitnych ekspertów z zagranicy, którzy będą pomagać nam, naszej uczelni, naszemu zespołowi rozwijać się. Rozwijać nasz potencjał i wytyczać kierunki naszej działalności w przyszłości. Celem tego programu jest podniesienie jakości naszej działalności dydaktycznej, akademickiej i badawczej. Jesteśmy uczelnią młodą, nie traktujemy tego jako wadę, uważamy, że jest to zaleta, uważamy, że jesteśmy w stanie wnieść wiele nowego do polskiego świata akademickiego, tak jak mój przedmówca i nasz rektor wspomniał, ale też musimy się uczyć. Jak powiedział, napisał swego czasu Leo Strauss, wybitny myśliciel i filozof polityczny, nauczyciel to na dobrą sprawę bardziej doświadczony uczeń. Edukacja to przekazywanie wiedzy przez bardziej doświadczonych uczniów, mniej doświadczonych uczniów. No, wydaje mi się, że jest to trafne ujęcie roli i misji nauczyciela, naukowca czy wykładowca akademickiego. My też jesteśmy uczniami, my też się cały czas uczymy i staramy się jak najlepiej uczyć naszych studentów, słuchaczy naszych studiów podyplomowych również, ale nie zapominamy o tym, że sami musimy się też uczyć i stale ciągle rozwijać. Dlatego zapraszamy w przeciągu najbliższego roku zapraszamy 10 wybitnych ekspertów ze świata nauki po to, aby nam doradzali, po to, aby wskazywali nam kierunki dalszego rozwoju, po to, aby dokonali oceny jakości naszej działalności, aby dokonali ewaluacji naszej pracy. I pierwszym z gości, których mamy zaszczyt gości, jest profesor Jane Adolf, która spędziła 3 tygodnie w Polsce i przyglądała się naszej pracy. Jednym z efektów wizyty pani profesor jest ekspertyza ewaluacyjna dotycząca naszej działalności. Każdy z zaproszonych gości ma obowiązek przygotować taką ekspertyzę, szczegółową ekspertyzę omawiającą punkt po punkcie to, jak działamy w różnych segmentach. Po zebraniu wszystkich tych ekspertyz przygotujemy raport. Przygotujemy zbiorczy raport zawierający omówienie wszystkich rekomendacji, wszystkich sugestii, jakie zostały nam przekazane. Co więcej, ten raport będzie dostępny w otwartym dostępie, czyli każdy, kto będzie chciał z niego skorzystać, będzie miał do tego prawo. Nie zbieramy tej wiedzy tylko dla siebie. Zbieramy ją dla całego świata nauki w Polsce. Więc ten zbiór rekomendacji, dobrych praktyk, wzorców, który wypracujemy po wizycie naszych ekspertów, będzie służył szerszemu ogółowi również. Jeśli chodzi o naszego gościa, profesor Jane Adolf, doświadczony prawnik, wykładowca i profesor prawa z Ave Maria School of Law w Naples na Florydzie. Pani profesor jest związana z tą uczelnią w zasadzie od samego początku jej istnienia. Pierwotnie uczelnia znajdowała się w stanie Michigan, potem została jej siedziba przeniesiona na Florydę. Pani profesor Jane Adolf również jest wykładowcą na University of Notre Dame w Sydney, w Australii. To jest, nasz rektor wspomniał przed chwilą o University of Notre Dame w stanie Indiana, w Stanach Zjednoczonych. Pani profesor natomiast jest związana z uczelnią o tej samej nazwie, ale w Sydney, w Australii. Pracowała jako ekspert przez szereg lat, jako ekspert od spraw międzynarodowych i stosunków międzynarodowych w Watykanie. Zajmowała się szeregiem różnych problemów badawczych. Nie tylko prawo międzynarodowe, nie tylko stosunki międzynarodowe, ale również prawo kanoniczne, również prawo naturalne, również problematyka, zagadnienie
prześladowania chrześcijan we współczesnym świecie. Na ten temat pani profesor wypowiadała się szeroko w zeszłym tygodniu w telewizji Trwam i w Radiu Maryja, gdzie również była zaproszona. Myślę, że tyle wystarczy tytułem wprowadzenia i teraz chciałbym poprosić o zabranie głosu naszego gościa. Potem, jeżeli będziecie mieć Państwo jakieś pytania, proszę uprzejmie o ich zadanie, pani profesor, i my jesteśmy do Państwa dyspozycji. Dziękuję. Ok, so Jane, the floor is yours. So I am so grateful to the Collegium Intermarium for this invitation to not only teach two courses in the LLM program. One was on human rights in the United Nations system, and the other one was on human rights and international criminal law or international crimes. But I was invited also to come for 3 weeks and take a look and about with the program here, not only the LLM program, but the other programs that are being run. I was able to observe some classes, speaking with faculty, staff, and students. And the professors are simply a dedicated group of educators who are committed to this understanding of a classical education. And the key here is the small size. You want a small size to offer a personalized setting where the specific talents, skills, and interests of individual students can be cultivated. And this is what you're missing in university settings, which is part of this mass formation of students. It's depersonalized. In some of the situations, you're in auditoriums with 350 people, maybe more, and there is no possibility of this contact with the professor. A small size like this really is something that we've seen in the United States, that we've been promoting in the United States in order to deepen the educational process with our students. And what was mentioned previously with some of the schools in the United States which are doing it. Now, according to the mission statement of Collegium Intermarium, it emphasizes the truth, beauty, and goodness, these universals that are across systems, and take us really into a depth of teaching that can be missed in these mass formation type of situations. Because what we're doing with those concepts is we're going into the intellectual tradition of not only Poland, but of a larger wealth of experience that we stand on the shoulders of giants, essentially. And we're looking at what our predecessors have fleshed out. This is a rich study also in the Faculty of Law because you're dealing and you have an opportunity to deal with the deeper understanding of law and tied with natural law, understanding of a certain anthropology of the human person, and then also the relationship with natural law and positive law. And so I would, after seeing what I've seen for the 3 weeks I've been here, I would highly recommend this school. And I myself will be donating some money to this school so it can go forward, and I'm happy to do this. This is a situation where you've got an opportunity to give solid education to students free from constraints of mass formation in current ideologies of today. So thank you. Thank you. Thank you, Jane. Thank you very much. Zasadniczo, no, ja już o tym mówiłem troszeczkę, o czym Jane, o jakości tej edukacji, która wiąże się z koniecznym przyjęciem pewnej ograniczonej ilości słuchaczy i studentów, których można kształcić. To jest rzeczywiście myśl nowa
Polsce, ponieważ my Polacy jesteśmy bardzo często przekonani do tego, że uczelnia ma być dobrze zorganizowanym przedsiębiorstwem, które ma przynosić ogromne zyski i ten komercyjny aspekt, można powiedzieć, że w chwili obecnej współcześnie w edukacji wyższej bierze górę. My traktujemy naszych studentów i naszych słuchaczy jako inwestycje w przyszłość i tutaj pani profesor wspomniała o kursie LLM, na którym wygłaszała swoje wykłady i prowadziła zajęcia. Tak, uruchomiliśmy w ciągu pierwszego roku naszej aktywności studia międzynarodowe w języku angielskim. To jest pierwszy tego typu kurs w Europie, jeśli nie na świecie, jeżeli chodzi o kwestie praw człowieka i tę ewolucję praw człowieka, praktyczny kurs, w ramach którego mniej więcej połowa słuchaczy to są słuchacze z zagranicy. Stąd ten aspekt międzynarodowy funkcjonowania naszej uczelni ma bardzo, jest bardzo istotnym komponentem naszej uczelni i tym, co chcemy, w czym chcemy się też specjalizować. Stąd zapraszamy takich specjalistów jak Jane Adolf, jak profesor Stephen Baskerville chociażby, szereg innych znakomitych akademików z rozpoznawalnymi nazwiskami po to, aby naszych absolwentów, naszych słuchaczy kształcić jak najlepiej, żeby kontakt z naszymi profesorami był twórczy również dla nich w toku działalności i w toku edukacji. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Myślę, że to chyba tyle, jeżeli chodzi o naszą konferencję. Dziękuję również Ministerstwu Edukacji i Nauki za to, że objęła nas programem. Mamy możliwość również realizacji tego programu, który podnosi jakość także polskiej edukacji i tworzy ją bardziej konkurencyjną na arenie międzynarodowej. Jeżeli Państwo macie jakiekolwiek pytania do nas czy jakiegoś gościa, to zachęcamy Państwa.